to jest Sejm, nie Bundestag i mamy obowiązek głosować za interesem Polski, powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas debaty w Sejmie, podczas dzisiejszej debaty na temat relokacji nielegalnych migrantów. I na ten temat będę rozmawiać z Państwa i moim gościem Bogdan Rzońca, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam i pozdrawiam ze Strasburga. Bardzo burzliwa dyskusja w Sejmie. Jarosław Kaczyński w sprawie relokacji nielegalnych migrantów w Unii Europejskiej powiedział, że ta kwestia musi być przedmiotem referendum. To zapytam pana właśnie o opinię na temat referendum. Kiedy ono miałoby się odbyć i tam jakie pytanie miałoby być głównie zadane? Tak, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Uważam, że im więcej ludzie sami decydują o tym, co dzieje się w Polsce, tym lepiej. My politycy wielokrotnie oczywiście korzystamy z mandatu poparcia i z opinii różnego rodzaju środowisk, ale są sytuacje, gdzie trzeba powiedzieć, sprawdzam, i to robi w tej chwili pan prezes Kaczyński słusznie i polski rząd zarazem zapewne i polski parlament, no bo trzeba będzie to referendum przygotować. Uważam więc, że jest to dobry ruch. No, o co zapytać? Trzeba zapytać o to, czy rzeczywiście w Polsce powinny być siłowe, przymusowe przywozy, dowozy imigrantów, skoro my jesteśmy krajem, przez który przepłynęło w ostatnich latach kilka milionów matek i dzieci z Ukrainy i nie pytaliśmy Unii Europejskiej ani o zgodę, ani ona nas o to nie prosiła, tylko po prostu po ludzku zachowaliśmy się jak trzeba. Wcześniej, przypomnę, przyjęliśmy około 100 tysięcy uciekinierów z Czeczenii, więc Unia Europejska, chcąc nam przysłać na siłę dzisiaj jakieś osoby w jakichś transportach, no zachowuje się po prostu bardzo niehumanitarnie, niehumanistycznie. Nie wiadomo, kim są ci ludzie, nie wiadomo, po co przyjechali do Europy, a tak naprawdę pewnie też nie wiadomo, czy ten w ogóle pomysł, który Unia proponuje, jak chodzi o relokację, on się sprawdzi, bo przecież takich ludzi, którzy zostaną przysłani do Czech, czy do Rumunii, czy do Polski, no trzeba będzie pilnować najprawdopodobniej. Poza tym oni nie chcą być w tych krajach biedniejszych Unii Europejskiej, tylko w tych najbogatszych, więc będą uciekać. Wobec tego jest dużo bałaganu z tego powodu, więc proste pytanie, czy Polacy chcą mieć migrantów na siłę przewiezionych tutaj w jakichś samochodach, w jakichś pociągach, w jakichś wagonach i czy ci migranci po prostu powinni w Polsce być, mieszkać, no i pobierać zasiłki. Uważam, że odpowiedź będzie bardzo jednoznaczna, bardzo prosta, bo każdy, kto chce w Polsce pracować, obojętnie jakiego koloru skórę ma, a chce pracować, chce założyć rodzinę, chce mieszkać, to dzisiaj nie ma z tym w Polsce żadnego problemu. A co jeśli, panie pośle, Komisja Europejska po raz kolejny zablokuje nam środki z Unii Europejskiej, jeszcze ich nawet nie wypłaciła, ale będzie miała kolejny powód do tego, by rzec, że Polska nie jest krajem demokratycznym, nie jest krajem humanitarnym, bo nie chcemy przyjąć nielegalnych migrantów, bo się nie solidaryzujemy. I co wtedy? Oczywiście te pieniądze unijne są ważne, ale nie twórzmy takiej sytuacji, że Polska, powiedzmy, bez pieniędzy unijnych nie przeżyje. Oczywiście, że przeżyje. Oczywiście, że chcemy być w Unii Europejskiej, chcemy płacić składkę do Unii. W tym roku wpłacimy około 7 miliardów euro. Mamy szansę dostać 15 miliardów euro. Więc chcemy być lojalnymi członkami Unii Europejskiej, ale nie możemy klęczyć na kolanach przed Komisją Europejską, która popełniła mnóstwo błędów, tak jak liderzy Unii Europejskiej popełnili mnóstwo błędów w obszarze migracyjnym. No i teraz nie radzą sobie Francuzi z migrantami, Niemcy, Szwedzi, Holendrzy, więc chcą nam wysłać takie pakunki z osobami. No to naprawdę jest to obrzydliwy pomysł i sądzę, że nawet te kary, które by chciała Unia wprowadzić za to, że się nie zgodzimy, nie przerażą Polaków. Czasem ważniejsza jest wolność, spokój i czyste sumienie niż właśnie poddawanie się takim błędnym rygorom, głupim pomysłom, które forsuje Komisja Europejska, która działa trochę po omacku, przegrywa w tej chwili Unia konkurencję i z Chinami, i ze Stanami Zjednoczonymi. Tu odbywały się w
wczoraj i dziś debaty. Wszystkiego w Unii brakuje. Dzisiaj była debata na przykład o gospodarce wodnej. Okazuje się, że jest ogromny problem z wodą. Wczoraj była debata o konkurencyjności Unii Europejskiej, więc też mówiono o tym, że za chwilę będziemy konkurować z trzecim światem. A to wszystko przez drożyznę energetyczną, przez brak wyobraźni liderów unijnych, którzy forsują pakiet Fit for 55, który podraża koszty życia, powoduje, że przedsiębiorcy muszą kupować bardzo drogą energię, a ci producenci energii także muszą płacić za kupowanie uprawnień do emisji dwutlenku węgla. No więc jest to taki węzeł gordyjski w tej chwili w Unii Europejskiej. Coś z tym trzeba zrobić. Panie pośle, ale zapytamy, bo też to pytanie my czekamy cały czas, widzimy, podglądamy Sejm, tam pewnie za chwilę już głosowanie w sprawie relokacji nielegalnych migrantów, ale panie pośle, ja zapytam, po co legalizować nielegalnych migrantów? Bo to pytanie też padło w trakcie tej debaty. No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. To, takie pytania tutaj też padają. Przecież każdy, kto ucieka przed jakimkolwiek reżimem na kuli ziemskiej, może znaleźć miejsce w Polsce, może zostać przyjęty. Państwo da mu pomoc, ochronę, opiekę i oczywiście wiedzą o tym na przykład doskonale ukraińskie matki i dzieci, bo dzieci są w polskim systemie edukacyjnym, bo matki są w pracy albo w polskim systemie zdrowotnym. Panie pośle, stawiamy przecinek, przenosimy się na obrady Sejmu. Kasowy. Witamy młodzież. I przed głosowaniami mamy wnioski formalne. Proszę bardzo, pani Monika Rosa, Koalicja Obywatelska. Pani marszałek, panie premierze, Wysoka Izbo, zgodnie z regulaminem Sejmu zgłaszam wniosek o przerwanie posiedzenia Sejmu do godziny 15. Kobiety w ciąży w polskich szpitalach umierają. Boją się i umierają. Polki umierają w polskich szpitalach, a Jarosław Kaczyński mówi nam, że to jest propaganda i urojona rzeczywistość. To nie jest urojona rzeczywistość. To są nasze rzeczywiste tragedie. My żądamy, panie premierze Kaczyński, przeprosin. Przeprosin za bagatelizowanie naszych problemów. Przeprosin za haniebny wniosek i haniebny wyrok Julii Przyłębskiej, pana koleżanki. Żądamy przeprosin za słowa, że będziecie dążyli do tego, by nawet przypadek ciężkich, bardzo trudnych ciąż był urodzony, pochowany, by miało imię. Głosowanie jednak za chwilę. My wracamy do naszej rozmowy. Bogdan Rzońca, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana ponownie, panie pośle. Kłaniam się, witam. Tylko dopowiem naszym widzom, którzy nas oglądają. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował 2 dni temu, że zostanie powołana specjalna struktura do tego, by właśnie reagować i ustalić pewne wytyczne w tych bardzo trudnych, tragicznych sytuacjach. To tak woli informacyjnej. Bogdan Rzońca, panie pośle, wracamy do tematu nielegalnej migracji. Ja chciałabym pana bardzo o to zapytać, z jakiego tytułu mielibyśmy płacić, nie wyrażając zgody na nielegalną migrację, na ten przepływ nielegalnych migrantów do Polski, na wpuszczenie ich? Dlaczego mielibyśmy płacić? Bo rozumiem, że to wszystko miałoby odbywać się z podatków Polaków. No tak, oczywiście takie sankcjonowanie pewnych działań przez Komisję Europejską to jest nic innego, tylko taki szantaż. No ale przecież wiemy o tym, że Komisja Europejska świetnie szantażuje, naciska. Pamiętamy wypowiedzi pani von der Leyen przed wyborami we Włoszech, kiedy straszyła Włochów, że też mogą nie dostać pieniędzy, jak będą nieposłuszni. Włosi nie posłuchali jej, prawica wygrała. Więc tu jest tak właśnie w Komisji Europejskiej, że te pieniądze, z tych pieniędzy uczyniono takie wielkie bóstwo. Myśmy też w Polsce tak może za mocno uwierzyli trochę w te środki, no bo proszę zwrócić uwagę, my mamy dzisiaj w Polsce budżet na ten rok to jest 604 miliardy złotych. Mamy piękne inwestycje zagraniczne w Polsce w ostatnich latach. 110 miliardów zainwestowanych przez obcy kapitał. Mamy najniższe bezrobocie w Polsce w Unii Europejskiej, ponad 2%. W zasadzie więc jako kraj funkcjonujemy w tej dramatycznej sytuacji.
wojennej i po-covidowej całkiem nieźle. No oczywiście chciałoby się lepiej, chciałoby się więcej, no ale generalnie państwo polskie działa i nie jest tą kupą kamieni, o której mówił jeden z ministrów Donalda Tuska. Państwo działa, mamy świetne zakupy broni. Polska armia jest widziana na arenie międzynarodowej jako ta, która za chwilę będzie jedną z najmocniejszych w Europie. I oczywiście to są te wszystkie bardzo trafne decyzje rządu Zjednoczonej Prawicy. Są wybory, więc teraz przed wyborami wykorzystuje się no każdą sytuację, żeby dopiec prawicy. No bo i tutaj to wsparcie z zachodu, czyli wymyślasła ulica i zagranica, także napływa. No wczoraj była debata i o rozumiem, migracji. Panie pośle, ale ja zapytam, bo jeżeli mówimy tutaj o uchodźcach, dzisiaj taki zarzut ze strony pani Hanny Gill-Piątek padł w porannym programie Potrójne Espresso, że Polska dostała tyle pieniędzy na uchodźców z Ukrainy, ile sobie wynegocjowała i że to jest słabość polskiego premiera, że tak mało, te kilkaset milionów, bo oczywiście no są kraje, które dostały więcej. Więc zapytam, to jest nieudolność premiera czy złośliwość Unii Europejskiej? To jest złośliwość Unii Europejskiej. My bardzo konkretnie oceniliśmy nasze koszty pobytu w Polsce matek i dzieci ukraińskich, bo przeważnie to one są. I takie noty dyplomatyczne i finansowe poszły, no ale otrzymaliśmy tyle, ile otrzymaliśmy, więc to jest to działanie, powiedzmy, przeciwko Polsce jest widoczne. No, 45 euro dla uchodźców, prawdziwych uchodźców, uciekinierów, można powiedzieć, z Ukrainy przed bombami Putina i 22 tysiące, no to jest po prostu diametralna różnica. To jest taki rasizm w traktowaniu ludzi przez Komisję Europejską. To jest straszne, to jest barbarzyńskie. Nie można tego już dłużej słuchać i ja myślę, że po prostu ten temat się już całkiem kompletnie przejadł. Także wczoraj podczas debaty przeciwko Polsce, prawda, jak chodzi o tą rosyjską komisję do spraw wpływów rosyjskich, w zasadzie nie było ani innego dziennikarza, była pusta sala. Więc te ataki na Polskę już się zludziły, to są odsmażane kotlety i ja myślę, że po prostu trzeba robić swoje, tak jak robi to polski rząd, głosować twarde zapisy prawne i Europa usłyszy, że Polska się po prostu ani nie przestraszyła tych kar, ani nie boi się, że będziemy nadal karani czy nękani. Natomiast powiedzmy sobie tak, dla nas, dla Polaków najważniejsza jest Polska, bezpieczeństwo Polek i Polaków. Nie chciałbym widzieć takich wypadków jak niedawno w Sztokholmie, kiedy to, prawda, pewien no, bandyta strzela do ludzi, czy tam w innych miejscach we Francji, gdzie sztyletuje dzieci. To jest po prostu straszne. My mamy bezpieczny kraj i taki kraj będziemy dalej budować. Panie pośle, to zapytam teraz a propos komisji badającej wpływy rosyjskie w Polsce, bo tutaj też bardzo szeroka dyskusja. Czy taka komisja, widzi pan szansę, że ona powstanie na łamach Unii Europejskiej? Nie, na łamach Unii Europejskiej ona nie powstanie, o dziwo, chociaż te wpływy rosyjskie są po prostu widoczne i wszędzie tu w krajach Unii Europejskiej, tu w Brukseli, w Strasburgu. Widzimy, jak panoszą się po prostu politycy rosyjscy albo ich ludzie, jak wielkie wpływy mieli i mają, to tego do końca nikt nie wie, no ale nawet po decyzjach niektórych krajów widać, że no skoro w Belgii najważniejszy jest teraz problem, czy będzie można dalej handlować diamentami z Rosją, no to taka jest skala zmartwienia tą wojną na Ukrainie i Putinem. Więc pokłady relacji Putina z politykami Unii Europejskiej lewicowo-liberalnymi są bardzo głębokie. Te relacje są niestety niedorozczytane do końca, ale one są widoczne i nie wierzę w to, żeby Komisja Europejska chciała taką komisję powołać, dlatego że część komisarzy albo nawet część polityków unijnych po prostu jest umaczana w te relacje z Putinem i on ma wiele haków na tych polityków, którzy przez całe lata romansowali z nim. Na jego liście płac był kanclerz Niemiec Schröder, premier Francji, były premier Francji. Na jego liście płac były minister finansów Austrii, holenderscy ministrowie na liście płac Putina. No to wszystko dowodzi tylko jednego, że po prostu korumpował ludzi, przekupywał, dawał pieniądze i robił, co chciał z tą Unią Europejską. A w pewnym momencie, napadając na Ukrainę, myślał, że po prostu Unia się nie odezwie. I tak było na samym początku.
tylko dzięki takim krajom jak Polska, tym mniejszym krajom, które mają jeszcze w sobie tego ducha solidarności z innymi narodami, udało się przekonać opinię publiczną w wielu krajach, żeby po prostu Ukrainie pomagać. No i teraz panie pośle, ale tak zapytam a propos tematów tej komisji. Politycy opozycji mówią, że oni nie mają powodów do obaw, natomiast cały czas nazywają, że ustawa dotycząca tej komisji jest ustawą niekonstytucyjną, niedemokratyczną. Jakie pan wskazałby najpoważniejsze tematy, które powinny pojawić się w trakcie pracy tej komisji? Czy to jest na przykład ta umowa gazowa, która miała być podpisana do 1937 roku, czy są inne jeszcze o wiele ważniejsze tematy? Ja myślę, że ta umowa gazowa to jest tylko jeden z fragmentów tej współpracy, nazwijmy to kolokwialnie, między niektórymi politykami polskimi będącymi pod wpływem rosyjskim, ale tutaj nie powinno być wyjątku. Trzeba przejrzeć, tak jak to robi ten film Reset, jak robią autorzy tego filmu. Trzeba przejrzeć po prostu wszystkie notatki przygotowywane na wszystkie wyjazdy, na wszystkie spotkania polskich ministrów, byłych ministrów rządu Donalda Tuska, którzy wyjeżdżali do Rosji, którzy dyskutowali, przygotowywali konferencje, czy dwustronne, czy wielostronne. To wszystko trzeba przejrzeć. Tu nie może być pomyłki, ani nie można mówić, że coś było ważniejszego, coś mniej ważnego. Ten cały reset jest po prostu, o którym sam Donald Tusk powiedział, że on chce robić interesy z Ukrainą taką, jaką ona jest. I mówił to już w sytuacji takiej, kiedy już było wiadomo, że mordują swoich przeciwników, zamykają, wysyłają prawda, do kolonii karnych. Tam nie było poszacunku dla zwykłego człowieka w tej Rosji nigdy zresztą. I z kimś takim chciał robić te interesy Donald Tusk. To trzeba wszystko wyświetlić. Panie pośle, stawiamy kropkę, przenosimy się właśnie do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo dziękuję. Konwentu Seniorów podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Wobec propozycji zastosowania w tym przypadku artykułu 51 punkt 3 regulaminu Sejmu oraz wysłuchania w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół zgłoszony został sprzeciw. W związku z tym sprawę tę rozstrzygniemy w głosowaniu. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za... Kto z pań i panów posłów jest za wyrażeniem zgody na zastosowanie artykułu 51 punkt 3 regulaminu Sejmu oraz na wysłuchanie 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? To jest szacunek dla godności ludzkiej właśnie. Dziękuję bardzo. Panie pośle Nitras. Upominam pana, panie pośle Nitras, za to, co pan w tej chwili robi. Głosowało 445 posłów, 434 za, 11 przeciw. Nikt się nie wstrzymał. Sejm propozycję przyjął. Powracamy do rozpatrzenia punktu 19 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy śmierci Antoniego Abrahama. Przystępujemy do głosowania. Komisja wnosi o przyjęcie projektu uchwały z druku 3253. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem w całości projektu uchwały w brzmieniu z druku 3253? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 442 posłów, za było 440, nikt nie był przeciw, wstrzymało się 2. Sejm podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia Antoniego Abrahama w setną rocznicę śmierci. Powracamy do rozpatrzenia punktu 40 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o poselskim projekcie uchwały w sprawie propozycji wprowadzenia unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów. W trakcie drugiego czytania do projektu uchwały zgłoszono poprawki. Sejm podjął decyzję o przystąpieniu do głosowania nad poprawkami bez odsyłania projektu uchwały do komisji. Zestawienie poprawek zostało doręczone do druku nr 3368. Komisja wnosi o podjęcie projektu uchwały z druku nr 3368. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddam zgłoszone poprawki. Głosujemy pierwszą poprawkę. Kto jest za przyjęciem pierwszej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 437 posłów, 267 za, 166 przeciw, 4 się wstrzymało. Sejm poprawkę przyjął. Głosujemy drugą poprawkę. Kto jest za przyjęciem drugiej poprawki? Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 441 posłów, 203 za, 236 przeciw, 2 się wstrzymało. Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy trzecią poprawkę. Kto jest za przyjęciem trzeciej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 444 posłów, 216 za, 227 przeciw, 1 się wstrzymał, Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy całość projektu uchwały. Kto jest za przyjęciem całości projektu uchwały z druku 3368 wraz z przyjętą poprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 281, 242 za, 5 przeciw, 34 się wstrzymało. Sejm podjął uchwałę w sprawie propozycji wprowadzenia unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów. Na tym zakończyliśmy głosowania. Ogłaszam 5 minut przerwy. I wrócimy jeszcze na komentarz naszego eurodeputowanego Bogdan Rzońca, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, witam ponownie. Uchwała przyjęta. Jak pan właśnie skomentuje aktualne wydarzenia na gorąco? Polski Sejm jest gospodarzem w Polsce. Polski Sejm ma prawo podejmować takie uchwały. Ta uchwała jest słuszna, bardzo dobra, jednoznaczna. Trzeba dobrze sprawdzić to, jak głosował. Bo bardzo bym się zdziwił, żeby za taką uchwałą na przykład głosowali ci, którzy co innego mówią w Polsce, a co innego tutaj w Unii Europejskiej. Więc gratuluję polskiemu Sejmowi twardej postawy i tak trzeba trzymać i pilnować spraw polskich w Polsce. Od tego jest polski parlament, a Polacy na to czekają, żeby żyć w wolnym, spokojnym, bezpiecznym kraju. Pilnowanie polskich spraw oznacza problem na arenie unijnej, czy nie? Wobec tej uchwały. W każdym przypadku mamy pilnować polskich spraw. Jeśli ktoś z zewnątrz albo trzeci kraj, trzecia strona wyrządza Polsce jakąś krzywdę, to nas powinno łączyć w obronie naszej wolności, naszej suwerenności. I tutaj wszyscy Polacy powinni zawsze być razem. No ale niestety tak jest, że to środowisko targowicze jest obecne w Polsce i ta ulica i zagranica powodują od 4 lat tutaj wielki ferment. I atak na Polskę, ale on jest coraz słabszy, coraz mniej zrozumiały. I już teraz na przykład widzieliśmy wczoraj francuscy czy węgierscy europosłowie, a czasem nawet niemiecki europoseł dziwi się temu, co wyprawia polska opozycja z Platformy Obywatelskiej, z Lewicy tutaj w Brukseli czy w Strasburgu podczas sesji plenarnych. Oni zawsze, Francuzi i Niemcy zawsze są za swoim krajem i dziwią się, że czasem Polacy są, niektórzy Polacy są przeciwko Polsce. No to jest straszne, dramatyczne, nawet ciężkie do opisania. I bardzo dziękuję za ten komentarz. Bogdan Rzońca, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość, był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. A ja oczywiście państwu dziękuję za wspólny dzień z Republiką. Już za chwilę koronka do Miłosierdzia Bożego. Następnie oczywiście program Republika po południu. Do zobaczenia.